pewne. Niemieckie służby zadecydowały, że Polska jest krajem wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Oznacza to, że dołączamy do listy krajów, których obywatele muszą przedstawić ważny test PCR lub antygenowy, gdy będziemy chcieli tam wjechać. Pandemia koronawirusa przyspiesza nie tylko w naszym kraju, ale także w wielu innych miejscach w Europie. Z tego względu w wielu regionach powracają znane nam z przeszłości obostrzenia i zasady regulujące podróż między krajami. W przypadku Polski jeszcze wczoraj rano Ministerstwo Zdrowia informowało o kolejnych ponad 25 tysięcy. Przypadków. Mamy 25 998 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, czytamy. Jednocześnie przekazano, że z powodu COVID-19 zmarło kolejne 116 osób, zaś 303 osoby zmarły w wyniku współistnienia infekcji z innymi chorobami. Nie są to dobre wieści, dlatego od dzisiaj, to jest sobotę 20 marca 2021 roku, obowiązują kolejne obostrzenia. Jak się okazuje, musimy być przygotowani nie tylko na zmiany w naszym kraju. Nowe regulacje dotyczące podróżowania między państwami wprowadzają choćby Niemcy. Berliński Instytut Ochrony Zdrowia imienia Roberta Kocha, RKI, przekazał, że Polska znajduje się na liście krajów objętych wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od niedzieli zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie. Utrudniony wjazd do Niemiec z Polski. Jak donosi RKI, obywatele z Polski będą mieli poważne utrudnienia, jeżeli chodzi o wjazd do Niemiec. Przy chęci przekroczenia granicy, będziemy musieli mieć ze sobą ważny test antygenowy lub PCR z wynikiem negatywnym. Do niemieckiej listy dołączają również Cypr i Bułgaria. Niemcy już wcześniej, w lutym bieżącego roku, zaklasyfikowali kolejne kraje jako państwa objęte obszarem mutacji koronawirusa. Chodzi tu przede wszystkim o Czechy, Słowację i znaczną część Tyrolu, z których wjazd do Niemiec również wiąże się z dodatkowymi trudnościami. Sytuacja pandemiczna w tym kraju również wydaje się ciężka. Siedmiodniowa zachorowalność w przeliczeniu na 100 tysięcy. Mieszkańców wzrosła do 86,2, jednak zaledwie tydzień temu wynosiła 65,4. Wciąż przybywa nowych przypadków. W naszym kraju także trzecia fala przyspiesza. Wprowadzono dodatkowe obostrzenia funkcjonujące od dziś. Jest to przede wszystkim rozszerzenie obowiązujących już w niektórych województwach obostrzeń. Kina, teatry czy galerie sztuki pozostaną zamknięte, tak samo jak różnego rodzaju obiekty sportowe czy siłownie. Obowiązują limity osób w kościele, nieczynne pozostają galerie handlowe oraz hotele.